Głowywać pilniczkiem do paznokci, taki mały rowek. Przejeżdżać tak dookoła. Zrób sobie tak jak ja, jest mega niewygodnie, ale całkiem nie, stabilnie. Nie, jest mega niewygodnie, tylko ręka poszła. No i co mi powiesz na temat tych grubych rurek? Dobrze mówię, nie? Wyglądają jak od odkurzacza. Co od odkurzacza? Jakieś takie zacięcie jak na odkurzacz. To by to tak samo odkurzacz wyglądywał. Czy mógłby przepływać? Może tam gaz przepływa, co? Widzisz gaz? W sumie czasami gaz widać. Powinno się coś tlić, czy nie? Tlić? Nie wiem. To prostokącik, bo ten mniej więcej wygląda. I on jest chyba najładniejszy ze wszystkich. Mówiłam, że co, ten co wystaje, no. Przecież on jest urwany. Co urwany? No on nie jest podłączony do niczego, zauważyłaś? Jasne, że jest podłączony. Tylko, że z drugiej strony, a tutaj... A kable nie zwisają tak, jakbyś nie wiedziała. Ten zwisa, bo ma wcześniej rozłączkę. Jaką rozłączkę? No rozłączkę, nie wiem jak to nazwać. Takie skrzyżowanie kabli, no. Że cztery się łączą w dwa i tak przechodzą. Takie skrzyżowanie jak dla samochodów. Ja bym się bardziej martwiła o tą blaszkę. O którą blaszkę? Na górze. Razem z tą blaszką. Koło moich nóg, czy koło mojej głowy? Koło twoich nóg. Tą blaszkę, co odstaje kabel? No, wygląda trochę jakby w ogóle nie miała tutaj być. Jakby była od komputera albo czegoś innego. I burczy mi w brzuchu. Bo już dawno nie jadłeś. Nie.